Chemik Police złożył zawiadomienie do prokuratury na byłego prezesa. Sytuacja finansowa klubu spowodowała, że drużynę opuściły niemal wszystkie czołowe siatkarki. Klub siatkarski Chemik Police poinformował w środę, że zgodnie z rekomendacjami zarządu Grupy Azoty oraz nowej Rady Nadzorczej złożył zawiadomienie do prokuratury. Wcześniej w klubie przeprowadzono audyt, który wykazał szereg nieprawidłowości. Chodzi o byłego prezesa klubu, który miał dopuścić się nadużyć i działań na szkodę materialną klubu. W oświadczeniu zaznaczono, że środki te trafiały do osób związanych ze strukturami ówczesnej partii rządzącej. Sytuacja finansowa, którą zostawił były prezes klubu, zmusiła nas do wycofania się z rozgrywek europejskich. Po objęciu stanowiska skoncentrowałem się na zabezpieczeniu budżetu klubu, poszukiwaniu nowych sponsorów i partnerów oraz ustabilizowaniu sytuacji finansowej, skomentował nowy prezes Radosław Anioł. Audyt wykazał, że w ostatnich latach klub zawarł umowy o pracę dotyczące dwóch stanowisk do spraw marketingu i do spraw organizacyjnych, które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Fikcyjne kontrakty kosztowały klub co najmniej 227 tysięcy złotych. Chodzi o znaczne kwoty, które mogą okazać się jeszcze wyższe, zaznaczył w komunikacie Radosław Anioł. Paweł Frankowski z funkcją prezesa Chemika pożegnał się pod koniec marca. Kierował klubem od 2016 roku. Siatkarki Chemika to 11-krotne mistrzynie kraju. Mimo sporych zaległości i utraty głównego sponsora, Policzanki jeszcze w tym roku zdobyły Mistrzostwo Polski. Sytuacja finansowa klubu sprawiła jednak, że drużyny opuściły niemal wszystkie czołowe siatkarki. Jeszcze w środę Chemik poinformował, że z drużyną rozstaje się środkowa Iga Wasilewska. W kolejnym sezonie zespół będzie w dużej mierze oparty na młodych zawodniczkach i nie będzie go wśród faworytów do walki o medale. Mistrz Polski pierwszy mecz rozegra jednak jeszcze przed inauguracją Tauron Ligi 21 września.